Sondaże wskazują, że większość może zdobyć rządząca partia konserwatywna z Borisem Johnsonem na czele, z wynikiem 359 mandatów w liczącej 650 miejsc Izbie Gmin. W tej chwili można zakładać, że konserwatyści osiągną wynik około 66%, czyli mają dużą szansę na wygraną. To wyraźni faworyci, ale to wciąż nie jest bardzo wysoki wynik, biorąc pod uwagę to, czego będą potrzebować, aby uzyskać ogólną większość. Nie możemy wykluczyć zawieszonego parlamentu, w którym nie ma większości i wciąż prace rozgrywają się wokół jednej z trzech opcji. Według sondaży drugie miejsce zajmie Partia Pracy, która może liczyć na 211 miejsc w parlamencie. Trzecie przypada Szkockiej Partii Narodowej z 43 mandatami. W 2017 roku wyborcy uważali, że Jeremy Corbyn nie jest zbyt dobrym liderem, a później odkryli, że może nie jest wcale taki zły. On dokonał niezwykłej transformacji w ocenach wyborców. Zdaniem analityków trendy w sondażach nie przesądzają o tym, co może wydarzyć się w brytyjskiej polityce. Te wybory są w zasadzie wyborami binarnymi, w których albo Boris Johnson uzyska większość głosów, dzięki czemu będzie miał decydujący głos w Izbie Gmin, aby móc przeprowadzić Brexit i abyśmy nareszcie mogli opuścić Unię Europejską pod koniec stycznia przyszłego roku, albo skończymy z zawieszonym parlamentem. Niepewność dotyczy przede wszystkim Szkocji. Liderka partii Niepodległości Szkocji Nicola Sturgeon chce niezawisłości dla swojego kraju i pozostanie Szkocji w Unii Europejskiej. Sturgeon nie szczędzi krytyki wobec premiera Johnsona. Premier Boris Johnson jest niebezpieczny i nie nadaje się do sprawowania urzędu. Sprawą, która zdominowała kampanię parlamentarną w ostatnich dniach, jest służba zdrowia. Lider Partii Pracy Jeremy Corbyn przedstawił dokumenty, według których rząd Borisa Johnsona miał prowadzić tajne negocjacje w sprawie przejęcia udziałów przez amerykańskie firmy w publicznym systemie opieki zdrowotnej NHS. Być może pan Johnson zechciałby wyjaśnić, dlaczego te dokumenty potwierdzają, że Stany Zjednoczone domagają się od NHS udziału w negocjacjach handlowych. Te nieocenzurowane dokumenty pozostawiają negocjacje Borisa Johnsona w absolutnych strzępach. Wyborcy muszą zadać sobie bardzo poważne pytania. Czy NHS jest bezpieczny w rękach Borisa Johnsona? Mamy pewność, że pod jego rządami NHS jest na stole i będzie na sprzedaż. Boris Johnson zaprzecza oskarżeniom Corbyna i zapewnia, że system opieki zdrowotnej pozostanie pod kontrolą państwa. Johnson podkreślił, że ta sprawa nigdy nie była kartą przetargową w negocjacjach z żadnym krajem. To całkowite przeinaczenie faktów. NHS pod żadnym pozorem nie będzie na stole negocjacyjnym. Nie ma mowy o jego sprzedaży. Wystarczy spojrzeć na to, co robimy z NHS. Nie będzie żadnej prywatyzacji. Podczas jednej z wizyt, które premier Johnson w ramach kampanii wyborczej odbył po kraju, odwiedził pielęgniarki w Cornwalli. Myślę, że niektórzy z nas chcieliby zapytać o stypendia. Czy myśli pan o ich przywróceniu? Jestem studentką pielęgniarstwa i naprawdę zmagam się z problemami. Tak, zrobimy to. Przywrócimy stypendium w wysokości 5000 funtów. A co z czesnym? Na pewno przywrócimy stypendium. Ale nieczesne. Cóż, muszę to sprawdzić. To oznacza, że w tej chwili dalej będziemy się zmagać z trudnościami. Około 1/3 mojej grupy zrezygnowała ze studiów ze względu na brak pieniędzy i nie mamy znikąd zachęty do tego, aby te studia ukończyć, ponieważ i tak płaca jest bardzo zła. Dlatego chciałabym to wyjaśnić. Postaram się, abyśmy to zrobili. Z pewnością przywrócimy stypendia. Czy posiada pan magiczne drzewo z pieniędzmi? Wszystko ma swój koszt. Wybory w Wielkiej Brytanii odbędą się 12 grudnia. Paulina Bilińska, Telewizja Republika.